zobaczmy, co tu się dzieje. Jest to jedna wielka batalia tutaj. Naprawdę znikoma ilość jednostek, bo nie wiem czemu przez chwilę widziałem, jak tutaj ktoś ładował wojska do środka, a tutaj ten gościu by się przydał. I to jest znowu to samo, co chciałbym rzec. Dobra, tutaj mamy te wszystkie jednostki. No bardzo dobrze. W tym momencie ma to sens, że tu jest wpizdziet tych makin obrężniczych, wpizdziet healowania, wpizdziet many wszystkiego. Atakują ten wąski przesmyk i faktycznie się przez niego przebijają. To jest bardzo dobre. Ale najczęściej wygląda to w ten sposób, że tutaj się zablokują, tutaj stoją, tutaj dookoła prawie nic nie ma. Natomiast z góry nic nie robią. Natomiast ten Silverhand też sam w sobie nic nie robi, bo tutaj ci paladyni sobie stoją. Bez sensu. To jest trochę noob play. Ten gościu w ogóle nie użył Garitosa. Ten sobie pływa. Okej, okay, słabo. Słaby fight 2 na 10. Tam nawet już nie ma czego oglądać, bo to już zostało przejęte. To już jest po prostu niszczenie budynku. Co wy robicie? Nic nie robicie. A co się dzieje w Norfred? No, dobra, nic się nie dzieje w Norfred, bo tu jesteście. Nikogo nie ma. A czy wy robicie coś ciekawego? Tak, zaatakowaliście Dark Horde i praktycznie wybiliście ją do nogi. Brawo! Brawo, Dark Horde nie mają żadnego punktu kontrolnego, tutaj może coś ucieka, jakieś dwa sterowce z resztkami wojsk, najważniejsze to jest Teriont Golfin. Dlatego uciekaj spod kulonym ogonem, ty pseudo siusiaku. Dobrze, Maciuś, co robisz? Znowu, czemu ty idziesz takimi siusiako wojskami do walki? Oni ani nie są wyleczone, ani nie masz ich za dużo, co ty odpierdalasz, kurwa? Dud, masz trochę kasy, poczekaj sobie kilka tur, zbierz tutaj wszystko i różne walki z większą armią, a nie kurde z siusiako dropem. To ma być dom drop, a nie siusiak drop. Kurde. Raka dostaję, jak to oglądam. Ja się nie dziwię, że w takiej sytuacji plaga z kultem rozpierdalają, bo oni razem działają. Tak robisz jakieś siusiako dropy. Krasnolud kurwa nie wiem co robi. On cały czas czeka. Cały czas czeka. Z północy już wojska się zebrały. Teraz oni sobie ruszą bez problemu na Medellin's Harbor, kiedy ty kurde masz naprawdę już bardzo, bardzo ograniczoną ilość wojsk. Miasto naszych sprzymierzeńców jest oblężone. Przydałby ci się chociaż. Kurde, weź sobie zrób Venture Bay, Venture League tutaj, pierdyknij ich, rusz sobie tędy, bo tutaj nikt ci nic nie zrobi. Tutaj, do Ulduaru, no niestety będziesz musiał zabić stromowe giganty, wejdź do środka, tylko pamiętaj, musisz wziąć tego troszeczkę więcej, bo tutaj będziesz musiał się napierdalać z tym gównem, z tym cięższym gównem, z tym gównem, a na końcu jeszcze gównem, które tu się pojawi. Więc troszkę więcej wojska. Ale nie, bo patrz. Dobra. Frost Whisper dostał srogi wpierdol. Osiedla się na wyspach Sandomierza. I nie wiem, lata w tej lata. Tutaj horda zajęła góry. Lodowych wilków, kurde, nie pamiętam jak to się. Frostwolfki, dobrze. Dobrze mówię. No niestety tutaj troszeczkę wojska jest w pizdziet i. Przestań mi tutaj gliczować tego nieroba. Gdzie wy jesteście? Wy musicie iść im pomóc! Dude! Ruszcie dupę, bo tutaj jest atak! Wy musicie teraz bardzo szybciutko. Szybciutko, dobra, to zajmijcie to w 5 sekund, tędy i ruszyć tędy, tylko tutaj macie trochę przeszkody. Ale to szybkie do zabicia, oni już sobie rady nie dadzą. Nie. Teleport w tej grze by się przydał. Halo. Co wy robicie? Ej, ale to naprawdę będzie krótkie demko, my zaraz jesteśmy w połowie. Atakują
tu? No to jest wszystko jest martwe. Gdzie są trolle? Halo, ja pierdolę, gdzie te trolle? Why Legion? What did you do to you? What did I do to you? Why not? Ale to jest kurde pytanie, dlaczego on miałby z tobą nie walczyć? Przecież nie macie żadnego paktu o nieagresji. Proste. Ja się nie dziwię. Talon mówi dobrze. Nothing, you're just staying my way. No, a ci się cofają. No, no dobrze robią, bo tutaj jest jakaś grupa. Chociaż, no dobra, oni zakładam, że... No, widzicie, że oni tutaj są. Ale się wycofujecie. Po co? Po co? Kurwa, po co? Po co wycofujecie, kurwa, z tej wyjebanej walki? Przecież macie tyle wojsk, no to kurwa, przecież możecie walczyć. O, tylko po co? Przecież można iść umrzeć. Możemy iść umrzeć w naszym domu. Dobra, tylko... Tylko jak już idziecie umierać, to idziecie umierać skutecznie. Bardzo dobrze, tylko dlaczego większość wojska jest z tyłu? No i po co macie o tyle mówić doktorów? Hello. A no jo, oni dają leczenie? Nie. Nie pamiętam już kurwa co tam tam momencie. Ale teraz możecie napierdalać tymi totemami. Jeden totem, drugi totem, static totem, kurwa static totem by się tu przydał jak chuj! Więcej totemów! Więcej totemów, że aż się tutaj mapa buguje! Co to kurwa za konstrukcję z dupy! Coś się tak martwi. Tak martwi. Krucha daj tu szybko. Znaczy, no nie mam nic chyba do graczy gorszego powiedzenia niż to, że tu nic nie ma. Dobra, ci biegają od punktu do punktu, zajmują, bo, żeby nic nie robić. Bo a w tym czasie, kurde, się tu giną. Potrzebuję 10 level, bo to kurwa, go zdobyć powodzenia. Aha, sorry, to ulega. No to mu się da radę. No, tutaj już się zebrali. Kurwa, nawet nie wiem, w którym momencie Kazmodan umarł, bo byłem zajęty patrzeniem na te chujotrole. Atakują miasto naszych sojuszników. I chujordę. No, ale przynajmniej... No, a ci kurwa cały tydzień czekają chyba tam u góry, bo nawet nie widzę, żeby Menetis Harbor... Oje, ja przepraszam. Menetis Harbor został zajęty, ale dalej to już kurwa nic. No, co się już... No, trochę inny. No, czy oni mają jakieś szanse? No, no nie wiem. Cały czas ta... Cały czas te demony dochodzą. Kurwa, Kazak, ten to napierdala. No, mimo wszystko srogi sierdol pieje. Srogi wpierdol sieje. Tak, tak. Sierdol pieje. I mam też sierdol. Co? Przepraszam, dlaczego to się kurwa tak wszystko? Dobra. Krasnoludy lody troszeczkę ogar. Macie tylko 3 punkty kontrolne, to nie jest dużo. Macie jeden pancerza. No zawsze coś. Tego pancerza przynajmniej nie jest 3, jest 9. Dużo jest sugryfów, kompozycja armii nie najgorsza, jest dobra. Mamy jednostki walczące wręcz, chociaż ich to szczerze średnio warto robić. Oni są strasznie słabi. W sumie w większości profajtów nigdy nie widziałem, żeby tych jednostek było dużo. Głównie skupiają się na misiach oraz artanach, które dalej gościu nie zrobił. Dobra, to te jednostki zostawione, żeby tutaj zwiad robić. Te się cofają, ale chyba nawet nie zauważył, bo jest zbyt zajęty nakurwianiem się z Dragon Ball Clanem. Ale to jest bardzo dobry moment, żeby ruszyć na północ,
W momencie, kiedy oni zaatakują ich od tyłu, to będzie taka walka na dwa baty i zobaczymy, kto dostanie większy wpierdol. I osoba z mniejszym wpierdolem wygra, więc kurwa ruszaj, ty krasnoludzie za handlichę. Ruszaj! Czas na najważniejszą rzecz. Falstad! Co? I załatwić za twoje krasnoludzkie oczy na tym jebanym gryfie widzą. Na razie widzę gryf baton. Nie wiem czemu, ale napierdala mnie młotkiem i o dziwo rozpierdala. To bardzo dobrze! Teraz możemy ruszyć na tę plagę demonów. Zobaczą, co znaczą krasnoludzkie młoty i śród. Kapitanie! Zostaliśmy zaatakowani! No to dopierdala! Już lecę! Nie wiem, co z tego. To jest śmiechowe, ale... Zrobiliście najbardziej kurewsko wielki błąd. Tak kurewsko wielki, że aż sam będę się z czymś śmiał. Czemu twoje jednostki strzeleckie są z przodu? Nachuj ci one z przodu! Pochuj! Kurwa twoje jednostki strzeleckie na pierwszej linii walki do kurwy nędzy! Wycofaj się! Wycofaj te jednostki! Nie gin bezsensownie, bo widzisz, że dostajesz w pierwo. Kurwa, myślałem, że już będzie ciekawi. Smagni nie żyje, ten nie żyje. Kurwa mać, Scarlet Anslav się zrobił. Panie. Łamcy Legion tutaj wygrywa. Forsakeni zostali zajebani. Teraz są w przymierzu ze Scourge'em, bo są Nerds of Forsaken. I tak w zasadzie to mamy trójkę graczy, która jest tak naprawdę swoimi znajomymi. Icewadera, Fafe i Carpe Diema. Brakuje do tego wszystkiego jeszcze Frost Whispera, ale został w pierdol i bo chyba nikt go nie chciał na pokoju. Nie widzę tutaj nic ciekawego. No ten dobra, są jakieś walki, są potyczki, ale... Co z tego, skoro są tak kurewsko nudne? Gdzie się zmienili w Twilight tam? Bardzo dobrze! Ale już umieracie! Wy biegacie za punktami kontrolnymi, zamiast kurwa zrobić jeden wjazd na chatę i wpierw. Wy powinniście teraz się zgadać z krasnoludami i założyć pakt, tylko musicie wtedy przymierze trzech młotów pierdyknąć. Taurana. Dagrana Taurisiana. Kurwa macie. A co ty robisz? O, ty kurwa jak się nazywa? Galen Trollbane. Tutaj. No kurwa, ja nie wiem, co ma robić. W sumie? Dobra, Valentina, co ty robisz? Bo tak w sumie patrzę, to tam nic ciekawego się nie dzieje u ciebie. Tutaj walczysz trochę z plagą. No bardzo dobrze, że trochę ze z nią walczysz. Tutaj nie ma zbyt dużo jednostek walczących przeciwko latającym. To jest akurat plus. Dobra, dwarfy zmieniły się w Dark Irony, przymierze trzech młotów. Okej. Twilight Clan już praktycznie przestaje istnieć, więc nie wiem po co w ogóle to przymierze. Po co w ogóle to południe. Dark Horda zdechła pierwsza, później Twilight, później Krasnolud, kurde, Płonący Legion wchodzi jak kutas w ciasto. Horda i trolle nic nie zrobiły, oprócz tam fajnego początku, gdzie pokazywały współpracę, a później dały dupy. Na talerze zupy, a drugi dwa talerze. Badania
Fellblood Pact. Teraz co z Płonącym Legionem? Dobre, dobre, nie ma to jak przejść na stronę wygrywającego. To jest akurat całkiem przydatne, bo teraz mogą... Nie wiem. Teraz mogą się mierzyć właśnie z nimi. Kurwa, macie walkę na dwa fronty. Chujowo! Ja nie chcę się czepiać, ale takie walki zazwyczaj kończą się bardzo źle. Nie chcę nic mówić, ale ja już w tym momencie bym się teleportował, gdybym tylko... Masz telefon? Nie. Valera Sanguina, nie masz? Hello! Powinnaś mieć. Kurwa, to jest bardzo, bardzo... Czy dlaczego masz tylko 5-8? Dobra. No, aktualnie widzimy, jak armia krwawych elfów jest wpierdalana, dosłownie. Tutaj prawa strona... Jak się tylko przejdzie, jak tylko przejdzie przez ten most, bo kurde widzę, że ma problem. Bo są zbyt grubi, żeby móc przejść przez most. A pająki mają zbyt wielkie dupska, żeby mogły cokolwiek mądrego zrobić, niż tylko ten zasłaniać. No tak, tak. Oh god, an elemental of Alliance, the Twilight Hammer, the Dark Iron Dwarves are... są sprzymierzeńcy. Alliance. No, no to teraz w plecy gaming, koniec. Ty masz już czas... Nie no, zaraz będziesz miał 15, co tam? Zaraz będziesz Lich Kingiem, będziesz kurwa wszystko rozpierdalał i to już będzie takie turbo nudne, bo wystarczy, że sam pójdziesz na armię. Ja tak kiedyś robiłem, miałem kurwa 7 staków wojska, ale głupi byłem, bo nie upgrade'owany. 7 staków wojska, ruszyłem sobie na 15-levelowego tego... Arthasa. I wiecie co? Wszystko wpierdolił jebany, wszystko mi rozjebał. Łącznie z bohaterami. A ty co robisz? Kurde, ty już jesteś na północy. Jebany. Chyba olał krasnoludy, bo w ogóle tam nie poszedł. Ej, krasnolud całkiem mądrze zadziałał. Poszedł przejmować wszystko jak leci. Ty, dude, ty masz szansę w ogóle, kurde, zrobić coś dobrego w końcu. Masz dużo wojska. Masz 120... NS. Enjoy party and so. Na moście. Ja mam wybór. Oblegają nasze miasto.